Moim i Państwa gościem jest dziś Krzysztof Łapiński, były rzecznik pana prezydenta Andrzeja Dudy. Witam, dzień dobry. Dzisiaj doradca, już poza polityką, ale komentator polityczny wnikliwie śledzący politykę. O tej polityce porozmawiamy. Śledzący, nie wiem czy tak wnikliwie, ale śledzący. Rzecz jasna, o polityce będziemy rozmawiać. Sporo emocji w Sejmie, sporo wydarzeń. Sejm odrzucił kilkanaście poprawek senackich do ustawy sądowej i uchwalił ustawę w formie takiej, jaką proponował przede wszystkim Mateusz Morawiecki, czy też minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Jak pan to ocenia i czy Zjednoczona Prawica jest dzisiaj bliżej zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy? Na pewno uchwalenie tej ustawy w takiej wersji pierwotnej, czyli odrzucenie poprawek Senatu, zbliża Zjednoczoną Prawicę czy rząd do zakończenia sporu czy dogadania się z Brukselą. Jest jeszcze oczywiście, pamiętajmy o tym, że żeby ustawa weszła w życie, musi być podpis prezydenta i poczekajmy pewnie jeszcze na decyzję pana prezydenta, ale wydaje mi się, że te kilka tygodni, które minęły od uchwalenia ustawy, jeszcze zanim ona była w Senacie, najprawdopodobniej obóz rządowy wykorzystał na rozmowy z Pałacem Prezydenckim, z samym panem prezydentem, żeby przekonać do tych rozwiązań i ja bym się nie spodziewał tutaj weta prezydenta. Mhm. Jeśli prezydent będzie miał jakieś wątpliwości, to ma przecież też opcję podpisać ustawę i wysłać do Trybunału Konstytucyjnego. No, zwłaszcza, że ta ustawa jest jednym z elementów porozumienia, mhm, które ma odblokować środki na KPO, więc nie sądzę, że prezydent chciał być tutaj hamulcowym, a jeśli będzie miał jakieś wątpliwości co do pewnych rozwiązań, to tak jak mówię, ma tę furtkę także skorzystania z wniosku do Trybunału. Tak, to może być wniosek w trybie, taka kontrola w trybie następczym, że ustawa wchodzi w życie, ale pewne przepisy jej bada Trybunał Konstytucyjny. Prezydent miał sporo żalu z jednej strony do Komisji Europejskiej, która, jak twierdziło otoczenie pana prezydenta, wprost oszukała głowę państwa, to znaczy wycofała się z pewnych ustaleń, bo też pamiętamy te spotkania szefowej Komisji Europejskiej z panem prezydentem w ubiegłym roku. No później Komisja Europejska jednak nie zgadzała się na pewne rozwiązania przyjęte przez Zjednoczoną Prawicę. A z drugiej strony prezydent miał żal właśnie do ministrów rządu Prawa i Sprawiedliwości za to, że pomijali go w tych rozmowach, że nie konsultowali z nim nowego projektu ustawy i de facto, o czym mówił sam pan prezydent, nie wiedział o kamieniach milowych. Czy te emocje już się rozpłyną? No bo na szali jest niezwykle ważna kwestia, czyli pieniądze z KPO, które mogą rozpędzić Prawo i Sprawiedliwość w kampanii. Czy tym akurat prezydent się nie będzie kierował, czyli interesem PiS-u? Ja wiedzy na ten temat nie mam, ale mam pewne przewidywania, czy mogę na podstawie różnych sygnałów publicznych, medialnych snuć pewnego rodzaju przewidywania. I wydaje mi się, że tutaj jednak jak były pewne takie problemy, nazwijmy to komunikacyjne, między obozem rządowym a prezydentem, to jednak w ostatnich kilku tygodniach i obóz rządowy, i obóz prezydencki zdaje się, że toczyły rozmowy, żeby te wszystkie wątpliwości pana prezydenta wyjaśnić, żeby zakończyć ten, bym powiedział tak krótko, trochę serial pod tytułem negocjacje z komisją KPO, no bo prawdopodobnie czy rząd chce ten temat mieć zamknięty jeszcze przed wyborami, żeby poszła pozytywny komunikat do społeczeństwa, że środki zostaną odblokowane, że będą na inwestycje i że już wkrótce samorządy, przedsiębiorcy będą mogli z nich korzystać, co w sytuacji gospodarczej, jaka obecnie jest w Europie, na świecie, także w Polsce, jest dość ważne. A czy Mateusz Morawiecki powinien wyrzucić z rządu Zbigniewa Ziobrę, zwłaszcza z tego powodu, jak minister sprawiedliwości wyraża się o Mateuszu Morawieckim? To jest rząd koalicyjny. Zbigniew Ziobro jest prezesem partii koalicyjnej, która ma, zdaje się, 19 czy 20 mandatów. No, ale więc ma, taka, nie wiem, 5% więc poparcia, prawda? Więc taka, ale a minister sprawiedliwości mówi, że ta ustawa, która została uchwalona, to jest de facto czarny dzień dla Polski, bo my sprzedajemy suwerenność Brukseli. No, chyba cięższego oskarżenia pod adresem rządu nie jest sposób sobie wyobrazić. Z jednej strony są, tak jak pan mówi, panie redaktorze, takie słowa dość często mocne, no, ale z drugiej strony jest ta arytmetyka sejmowa, która dzisiaj jest oczywista. 19 albo 20, już dokładnie nie pamiętam, posłów Solidarnej Polski. Bez tych posłów nie ma większości w sejmowej. Też trudno sobie wyobrazić alternatywę w postaci, że jakieś inne ugrupowanie wchodzi do rządu. Trudno sobie
wyobrazić rządzenie także rządem mniejszościowym, więc ja przewiduję, że ta koalicja mimo pewnych perturbacji, mimo czasami różnicy zdań, takich wypowiedzi, dotrwa do wyborów. Czyli co, Jarosław Kaczyński jest zakładnikiem Zbigniewa Ziobry? Ja myślę, że to nie jest kwestia, że ktoś jest czyimś zakładnikiem, bo po prostu jest tak, że rząd jest koalicyjny, składa się z kilku podmiotów. Nie wszyscy we wszystkich sprawach politycy Zjednoczonej Prawicy muszą mówić jednym głosem, no bo tak nigdy nie jest, ale na koniec jest tak, że nawet jak są jakieś różnice w poszczególnych sprawach, to na koniec zwycięża to przekonanie, no już prawie od 9 lat, czy prawie od 9 lat, że lepiej by iść jako Zjednoczona Prawica, iść z jedną listą, niż dzielić się na różnego rodzaju ugrupowania, które potem wzajemnie walczą ze sobą o głosy wyborców. I lepiej być częścią obozu rządowego, niż być w opozycji. I nawet tak jak mówię, jak są takie wypowiedzi, jakieś różnice zdań, nawet zdarzają się jakieś głosowania, gdzie Zjednoczona Prawica nie jest tak zjednoczona, to mimo wszystko w tych najbardziej kluczowych sprawach obrony ministrów, najważniejszych głosowań, Zjednoczona Prawica cały czas ma większość w Sejmie, niewielką, ale jednak poprzez dyscyplinę obecności ta większość jest zachowana i rząd może funkcjonować. I ja tak przewiduję, że tak będzie do jesiennych wyborów, że nawet jak się będą zdarzać jakieś wewnętrzne konflikty czy animozje, to one nie wpłyną na to, na spójność obozu rządowego. W tym sensie rząd dotrwa do wyborów. Jeden z posłów PiSu powiedział mi niedawno, że no, chcieliśmy swojego Ziobrę, to mamy swojego Ziobrę. To było przy okazji rozmowy o Przemysławie Czarnku, ministrze edukacji, który, jak wiemy, ma dość ostry temperament i prezentuje takie dość radykalne, prawicowe poglądy. Teraz Przemysław Czarnek znajduje się w centrum dyskusji przez sprawę Willi Plus. Zastanawiam się, na ile ta sprawa może zaszkodzić rządowi Zjednoczonej Prawicy i czy sam Przemysław Czarnek nie szkodzi temu rządowi? No, ta sprawa nabyła pewnego wymiaru medialnego, dość głośnego, ale no, wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach trochę paradoksalnych, że żyjemy w dość podzielonym społeczeństwie i wyborcy każdego z obozów, czy PiS, czy antyPiS, mają dużo większą tolerancję niż kiedyś wobec swoich przedstawicieli, czy wobec osób, które i ugrupowań, które popierają i więcej im wybaczają. Czyli po prostu oczywiście ta sprawa będzie żyła mocno w elektoracie opozycyjnym. Media pewnie jeszcze nie raz, nie dwa o niej będą pisać, mówić, relacjonować. Natomiast raczej nie będzie miała aż tak dużego wpływu na wyborców Zjednoczonej. Te wille rządowe przekazywane przez Przemysława Czarnka nie staną się takimi ośmiorniczkami Prawa i Sprawiedliwości? Tutaj nawiązuję oczywiście do tych ośmiorniczek Platformy z restauracji Sowa i Przyjaciół. Nie sądzę, dlatego że tak jak mówiłem, wyborcy Zjednoczonej Prawicy są na tyle związani ze swoją partią czy z Prawem i Sprawiedliwością, mówiąc, zawężając to do największej partii, że nawet jak w jakiś sposób są czasami coś ich irytuje, denerwuje, wkurza w decyzjach rządowych, no to nie przekłada się na to, że pójdą i będą głosować na inną partię. Może być takie ewentualne zagrożenie, że jakaś część wyborców no, się wkurzy i powie, dobrze, to już nie będę głosować, ale tak jak pan redaktor też śledzi sondaże, nie ma przykładu. Nie, wracam do PiSu. Nie ma dokładnie, najczęściej tak, nie ma przepływu elektoratu, czy on może być znikomy pomiędzy PiS-em a ugrupowaniami opozycyjnymi. Jedynym zagrożeniem, czy głównym zagrożeniem dla Prawa i Sprawiedliwości może być tak, że część wyborców, która deklaruje tą partię, że głosowała, zrazi się. Zniechęci i nie pójdzie głosować. O tym mówił mi Adam Bielan właśnie, że wyzwaniem dla Prawa i Sprawiedliwości jest utrzymanie mobilizacji. Tak, prawicy jest utrzymanie tej mobilizacji i przywrócenie chęci pójścia na wybory właśnie u tych wyborców, którzy dzisiaj są niechętni Prawu i Sprawiedliwości, którzy są, jak pan powiedział, wkurzeni. A na co ci wyborcy mogą być wkurzeni? Co pan myśli, co elektorat Prawa i Sprawiedliwości może dzisiaj wkurzać? Nie wiem, czy są jakieś takie konkretne sprawy. To może być tak, że to jest też pewne zmęczenie, no bo jednak partia rządzi 8 lat, zawsze pojawia się takie, no jest też trudna sytuacja gospodarcza, która jest związana z tym, że mamy no, za wschodnią granicą wojnę. Wszyscy wiemy, jak to wpływa także na inflację, cenę energii, inflację i tak dalej. I część osób może oczywiście powiedzieć, no to co do tej pory cechowało ten rząd, to, że sytuacja gospodarcza była dobra, nam się żyło dobrze, teraz tego nie
odczuwam, więc ten rząd przestał spełniać moje oczekiwania. Tylko jak mówię, nie mam wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w głównej mierze, przez to, że też ten spór był tak ostry, no, nie przerzucał bezpośrednio głosów na partie opozycyjne, które przez te lat uznawały za partie, nazwijmy to złe, których nie mogą poprzeć. I trudno sobie wyobrazić, no, tak po ludzku, że ktoś, kto mocno popierał Prawa i Sprawiedliwość przez te lat, nagle powie, nie, teraz mi się podoba Platforma. Większym zagrożeniem jest i wyzwaniem dla obozu rządowego to, żeby utrzymać swój elektorat w mobilizacji, żeby ludzie, którzy do tej pory głosowali, także w wyborach jesiennych poszły, żeby nie było tak, że ludzie powiedzą, dobra, to ja tym razem już zostaję w domu. I widzimy też po sondażach, że nie ma przypływu, że nawet jak Prawo i Sprawiedliwość ma jakiś gorszy sondaż to poparcie spada, to nie jest tak, że opozycji rośnie, że te minus 3-4 na przykład punkty procentowe, które spadają w jakimś sondażu Prawa i Sprawiedliwości, od razu pojawiają się po stronie opozycyjnej, co chyba już można po wielu sondażach zdiagnozować. No, w naszym sondażu dla Wirtualnej Polski Prawo i Sprawiedliwość notowało kilka dni temu nieco ponad 34% głosów, Platforma Obywatelska 28%. Natomiast w sondażu Kantar opublikowanym wczoraj Koalicja Obywatelska delikatnie wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość. Czy my zatem, biorąc pod uwagę tak rozbieżne wyniki, możemy w ogóle mówić, że nastanie pewna tendencja, jakaś być może przełomowa? To jeszcze jeden sondaż, jak to się mówi w socjologii, to nie jest sondaż, trzeba poczekać, jaki będzie trend, ale proszę nawet zauważyć, że na ten sondaż wczorajszy dla jednej z telewizji, nawet jeśli Prawo i Sprawiedliwość jest na drugim miejscu i Koalicja Obywatelska wyprzedziła, to wcale dla opozycji ten sondaż nie jest rewelacyjny, bo jedna z partii opozycyjnych, która miałaby tworzyć przyszły rząd, jest pod progiem, Lewica jest lekko nad progiem, więc to też nie jest taki sondaż, w którego opozycja może powiedzieć tak, cieszymy się, no bo dwie partie, które dzisiaj są partiami opozycyjnymi wobec PiS-u i PSL i Lewica w tym sondażu nie wypadają najlepiej. Stąd też troszkę trudno mi uwierzyć, że ten sondaż będzie miał dalsze konsekwencje, czyli będzie tendencja, bo raczej twierdzę, że i Lewica i PSL pójdą w jakichś takich konfiguracjach, żeby wejść do Sejmu. Ale zgodzi się pan, że każde badanie bez wyjątków wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwość, nawet jeśli wygrywa procentowo z innymi partiami opozycyjnymi, no to nie może liczyć na tę pełną pulę i większość w parlamencie. To znaczy żadne badanie dzisiaj nie pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość ma szansę zdobyć 231 mandatów w Sejmie. Czy to jest potężny problem dla Jarosława Kaczyńskiego? Bo to jest problem niewątpliwie jest, ale pytanie o jakiej skali? To jest przede wszystkim wyzwanie dla sztabu czy dla kampanii Prawa i Sprawiedliwości, no bo nawet powołując się na sondaż tutaj pana redakcji Wirtualnej Polski, tak, 34%, te 34% przy dobrej kampanii to może być 4-5 punktów procentowych więcej, więc to jest oczywiście wyzwanie i pewnie w Prawie i Sprawiedliwości w sztabie też tak diagnozują, że dzisiejsze sondaże, nawet jak dają nam prowadzenie i zwycięstwo, nie dają samodzielnych rządów, więc po pierwsze trzeba jeszcze zmaksymalizować poparcie poprzez dobrą kampanię, a po drugie no zawsze to jest polityka. No jeśli Prawo i Sprawiedliwość wyszłoby z wyborów z mandatami na poziomie, nie wiem, 220 paru, no to jakiś koalicjant czy koalicjanci poszczególni się mogą znaleźć. I do końca pewnie nie będziemy pewni, no bo mamy system Donta, jak będą jakieś partie, które mają 5-6%, to też do końca nigdy nie będzie wiadomo, czy one się dostaną. Tu myślę, że jest tak, czeka nas z jednej strony ciekawa kampania, bo ona się pewnie rozstrzygnie wynik wyborów na ostatniej prostej. Bo dzisiaj te sondaże równie dobrze mogą pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa, ale potrzebuje koalicjanta. I kto? Konfederacja na przykład? Wierzy pan w taki sojusz? Powiem tak, w polskiej polityce, zresztą w polityce, wszystko jest możliwe. Nawet jak dzisiaj politycy się zarzekali, że taki sojusz jest niemożliwy, że takiego rozstrzygnięcia nie widzą, no to gdy będzie już, nie będzie innej możliwości, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że sami politycy uzasadnią, że dobro kraju, sprawność rządu wymaga, żeby w taki sojusz wejść. Jarosław Kaczyński i Sławomir Mentzen, wspólni koalicjanci, wicepremier Mentzen,
premier Kaczyński być może. Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość do końca będzie walczyło o to, żeby po raz trzeci samodzielnie rządzić. Wie, jakie to jest ogromne wyzwanie i jak to jest trudne zadanie, ale najpierw będzie pewnie ta chęć, żeby zdobyć jak najwięcej mandatów, czyli a w tym wypadku co najmniej 231, a jak to się mówi w polityce, a co będzie później, jak się nie uda, to zobaczymy. Kampania wyborcza i polityka w ogóle to nie tylko chleb, ale też igrzyska. Wczoraj takie igrzyska, każdy oceni sam. Jakiej jakości i z jaką formą poszczególnych graczy obserwowaliśmy w Sejmie? Zobaczmy fragment tychże politycznych igrzysk. My jesteśmy dumni z naszych ministrów. Szanowni panowie, pokażmy teraz, wstańmy, jak jesteśmy dumni z naszych ministrów. A wy? Brawo! Brawo, minister Czarnek! Brawo, minister Czarnek! Wstajemy! Brawo! Nigdy nie dojdziecie do władzy! Krzyczcie sobie! Brawo! Rozliczymy was! Rozliczymy Trzaskowskiego! I co się Nitras śmiejesz? Śmiej się! Brawo! Brawo, minister Czarnek! I co się Nitras śmiejesz? Pyta Janusz Kowalski. Przedsmak kampanii. Pan też się śmieje, jeśli słyszy pan takie wystąpienia? Czy nie ma się z czego śmiać? Trzeba zapłakać. Pamiętajmy, że też polityka, nawet ta sejmowa, jest pewnym teatrem. Ma też element właśnie taki showmański. No, pan minister Janusz Kowalski, ostatnio widzieliśmy, że na spotkaniach z wyborcami potrafił i zatańczyć, i zaśpiewać, i zagrać na jakimś instrumencie. No, nadchodzi kampania, politycy też chcą się wyróżnić, chcą się pokazać, no tak, przypomnieć wyborcom. Janusz Kowalski jest świetnym ekspertem od energetyki. Rozmowy z nim, często prywatne, na ten właśnie temat, często wiele wnoszą. Ale Janusza Kowalskiego większość wyborców kojarzy właśnie z tego typu wystąpieniami. Tak będzie wyglądać ta polityka teraz? No tak, bo z jednej strony oczywiście polityk, wspomniany minister Kowalski, zajmuje się sprawami. No tak, ale dzisiaj o tych sprawach ważnymi, się mniej rozmawia dzisiaj. Ale pewnie one są dla... Górę biorą emocje. Ważne też dla ekspertów, dla może pana jako dziennikarza, a dla wyborców. Wyborcy pewnie też chcieliby zobaczyć tego polityka nie tylko w tej roli eksperckiej, ale czy z nim się da, krótko mówiąc, pogadać, czy się da z nim przybić piątkę. No i zbliża się kampania, więc politycy będą, podejrzewam, że i tańczyć, i śpiewać, i grać na różnych wiecach. Pewnie tak, no bo budują pewną rozpoznawalność, wyrazistość. Kampania polega na tym, że startuje kilka tysięcy kandydatów, trzeba się w jakiś sposób wyróżnić. Zbudować rozpoznawalność, żeby potem wejść do Sejmu. A panie pośle, widzi pan. Stary dzień. Bardzo przepraszam, nie wiem, czy pana uraziłem, czy nie. Nie, rozumiem, że nie będzie pan pretendował w następnych wyborach. Byłem posłem, panie rzeczniku, powiem. Nie, nawiązując jest, do pana dawnej roli. Pan powiedział niezwykle ciekawą rzecz, że te wybory, czy ta kampania, te wybory de facto rozstrzygną się na ostatniej prostej kampanii. Co zatem Prawo i Sprawiedliwość, jednak mając więcej narzędzi dzisiaj w ręku, przede wszystkim dlatego, że po prostu rządzi, co wyborcom zaproponuje, co może przeważyć właśnie na wyniku wyborów? To będą pieniądze, czy to będą emocje? Na pewno Prawo i Sprawiedliwość, po pierwsze, zbadam, co dla wyborców jest ważne, jakie tematy są istotne, i myślę, że to w tak kampanii jest, te kampanie zazwyczaj muszą opierać się na kilku czy kilkunastu nawet filarach. To może być jeden główny temat, ale też muszą być takie tematy często istotne dla poszczególnych grup zawodowych, społecznych, terytorialnie ważne, że oczywiście ważne są te tematy takie jakby w poprzednich kampaniach, które dotyczą milionów obywateli, czyli 500+, 13 emerytura, wcześniejszy wiek emerytalny, bo one dotyczą wielkich grup społecznych, ale też będzie ważne pewnie jakaś inwestycja, nie wiem, dla Śląska, dla Małopolski, dla Kujawsko-Pomorskiego czy Podlaskiego, i politycy będą musieli grać na różnych instrumentach. Z jednej strony pokazać, co proponujemy w skali ogólnopolskiej, w jednej, drugiej co lokalnie, i też pokazać, że my jesteśmy ci dobrzy, a tamci są ci źli. Czyli też wiemy, że jak dzisiaj na wielu konferencjach czy przy wielu okazjach Prawo i Sprawiedliwość, politycy atakują Donalda Tuska, to pewnie doskonale wiedzą, że to też jest element przypominania wyborcom, że zobaczcie, nawet jak się na nas troszeczkę denerwujecie czy obrażacie, to zobaczcie, kto się czai za rogiem, że Donald Tusk przyjdzie znowu, ale będzie rządził. I z drugiej strony też partie opozycyjne pewnie będą swoich wyborców mobilizować z jednej strony przekazem anty-PiS, bo na część wyborców to działa, a z drugiej strony będą musieli pozyskiwać też nowych wyborców. Prawo i Sprawiedliwość wytacza dziś najcięższe polityczne działa. No, przypomina, czy też nawiązuje do wydarzeń
z czasów rządów Donalda Tuska, kiedy strzelano z broni gładkolufowej do chuliganów de facto. No, Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że do górników wówczas i za to Prawo i Sprawiedliwość obarcza odpowiedzialnością Donalda Tuska. Chodziło o te protesty. Co ciekawe, to dzisiejszy komendant główny policji, generał Szymczyk, bronił wówczas policjantów, że zachowywali się odpowiednio do sytuacji. A prokuratora po 2015 roku dwa razy uznała, że nie było żadnego przekroczenia uprawnień. No dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość właściwie wprost mówi o tym, że to rząd Tuska strzelał do górników. No właśnie, ale czy taki przekaz trafia do wyborców? Tak bardzo uproszczony, niezniuansowany. Że też jest, że jest cały ten element przypominania polityki wobec Rosji, kto prowadził ówczesny rząd. Też Prawo i Sprawiedliwość pewnie diagnozuje, że te tematy, czy pokazywanie Donalda Tuska, że znowu on wróci, mobilizuje część tego twardszego elektoratu. No, pamiętajmy, że oczywiście dla wyborców opozycji Donald Tusk jest taką polityką, jest pewną ikoną, politykiem, który był dwa razy, był przez dwie kadencje prawie całe premierem, no, a dla wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości to jest ten polityk, którego powrotu się boją. No i tak w polityce jest, czy to będzie polityka prowadzona w Polsce, w Wielkiej Brytanii czy w Stanach, że swoich wyborców się mobilizuje z jednej strony przekazem pozytywnym, obiecując im pewne rzeczy, no a z drugiej strony strasząc, że jak nie wybierzecie znowu nas i nie pójdziecie do UN, to przyjdą tamci i trzeba przypomnieć, co tamci robili. To tak mówię to kolokwialnie. Jest pan byłym rzecznikiem pana prezydenta Andrzeja Dudy i właśnie o głowę państwa chciałbym zapytać, czy prezydent Andrzej Duda, biorąc pod uwagę to, że wciąż jest liderem nieustannie rankingu zaufania, który zbudował swoją pozycję od początku wojny w bardzo silnym stopniu, co przyznają nawet przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości, czy prezydent może być takim największym atutem obozu władzy, bo wszak prezydent z tegoż obozu władzy się wywodzi? No, na pewno to też poprzednie wybory pokazały, że w jakiś sposób tam wsparcie prezydenta było dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Zjednoczonej Prawicy ważne. I oczywiście jako ten polityk, który wygrał wybory po raz drugi, jako polityk, który, tak jak pan redaktor mówi, cieszy się dużym zaufaniem, może być wsparciem. No, pytanie, jak to będzie w kampanii rozegrane i jak tutaj z jednej strony obóz Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy będzie potrafił w jakiś sposób wykorzystać tę popularność prezydenta. To jest pewnie wyzwanie dla sztabowców, żeby tak to ułożyć kampanię, żeby... A sztabowcy PiSu nie chcą skorzystać z pana usług, panie rzeczniku. Ja jestem poza polityką. Współtwórcą tego sukcesu z 2015 roku. Ale świetna kampania. Ale ja już jestem poza polityką i powiem tak, nie śledzę też tak polityki na co dzień, a żeby być w sztabie, trzeba poświęcić na to, no nie chcę powiedzieć, że 24 godziny na dobę, no bo jednak sztabowcy też śpią, ale to musi być zaangażowanie 100%, czyli 7 dni w tygodniu, często po kilkanaście godzin. Ja dzisiaj nie miałbym na to żadnych możliwości czasowych, no bo skupiam się też na prowadzeniu swojego biznesu, więc zupełnie takiej aktywności nie przewiduję. Ale tak jak mówię, no od wielu lat Prawo i Sprawiedliwość ma grono i polityków, i ekspertów, którzy prowadzą te kampanie, więc myślę, że nie jest tak, że potrzebują nowych starych doradców. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Krzysztof Łapiński.